Prace nad tunelem mają charakter początkowy obecnie, czyli dopiero przyjechał ciężki sprzęt, którym będzie profilował całe rozwiązanie techniczne, będzie wykonywał wykop i skomplikowane rozwiązania techniczne, które bez wyłączania ruchu pociągów spowodują przygotowanie tego tunelu. Podobny jak w Ząbkach. Oczywiście taki sam to może jest za daleko powiedziane, bo inny projektant, inny wykonawca. Tunel w Ząbkach był budowany przez gminę, tunel nasz jest budowany przez inwestora kolejowego w ramach modernizacji linii kolejowej. Ale będzie to, można powiedzieć, w pewnym sensie tunel podobny jak w Ząbkach. Nie ma w harmonogramie jakichś szczegółów dotyczących zakończenia poszczególnych etapów. Po prostu inwestor zapowiada, tak przedstawił w gminie plan swoich prac, że zamierza skończyć do końca roku całą tę inwestycję. Zarówno perony, trakcje, tory, przejścia podziemne i przejazdy. Z punktu widzenia gminy pytanie jest takie, czy inwestor zrealizuje całość tej inwestycji do konkretnego terminu, do którego zobowiązał się je wykonać. Tak? Czyli nam zależy, żeby całość z końcem roku została zamknięta. I wiadukt, i perony, i tory. Poszczególne etapy, które inwestor rozpoczyna, są oczywiście dla nas istotne, ale jakby rozumiemy, że wykonawca i inwestor mają prawo realizować jakieś fragmenty w różnych etapach z różnym nasileniem prac, byleby całość prac zakończyła się z momentem, który został wskazany, czyli z tym przełomem roku 2016-2017. Na tym nam najbardziej zależy. Co do tego, który element będzie zrobiony, który wcześniej, który później, to już zostawiamy inwestorowi i wykonawcy tego typu decyzję.